Siemano, z tej strony Benzi, a dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować mody do BeamNG Drive. Ponieważ dużo osób, w sensie jakby BeamNG Drive nie było na kanale jeszcze, ale powiem Wam, jak to zrobić, ponieważ dużo osób nie wie, a jest to bardzo proste. Więc wchodzimy w przeglądarce, na przykład Google Chrome. No i jak już jesteśmy, to wpisujemy mod land. Link do tego będzie w opisie. No i tu mamy różne gry, mody do różnych gier. Ja wybieram BeamNG Drive, bo taką grę właśnie mamy. No i tutaj mamy różne rzeczy. I możemy sobie poszukać jakiegoś moda, którego chcemy sobie zainstalować. Na przykład takie Camaro. Klikamy download. I tutaj szukamy jednej z wersji. O, na przykład to. No i tu musimy odczekać chwilę, jak to się tu zrobi. I dobra. I tutaj mamy, ale trzeba tu do jakiejś strony dołączyć. Aha, to nie, to jednak tej strony nie aktywujemy. Bo nie ma sensu. Na przykład, nie wiem, pobierzmy takiego Mercedesa. No i dobra. I tu mamy tego Mercedesa i tutaj klikamy. Czekamy, jak tu się zrobi. I klikamy. Tutaj klikamy Generating. Oczywiście tam te linki tutaj mogą się w różne rzeczy kierować. Ale no, do jakby różnych stron to może się kierować. I no, dobra. Your fine, zablokowany nietypowy plik, kontynuuj pobieranie. Aha, tu coś mi się zblokowało. No i dobra, czy to jest to? Nie wiem właśnie. O Jezus, widzowie, bo tu... O, to jest to, bo tamten to był jakiś inny plik. Dobra, to klikamy. No i dobra, niech to się nam już pobierze. A więc, jak już się nam to zainstaluje, to wchodzimy w Steama. Wchodzimy w bibliotekę i klikamy tutaj prawym przyciskiem myszy na BeamNG Drive. Właściwości, zainstalowane pliki, przeglądaj. I tutaj klikamy w Content, Vehicles i tutaj możemy wrzucić sobie, jakie chcemy mody. No i czekajcie, czy już się to nam zainstalowało. Tak, no, nam się to już zainstalowało. Przeglądarkę możemy zamknąć. To możemy sobie usunąć, bo to jest jakiś inny plik niepotrzebny. Okej, okay, dobra. No i jak już jesteśmy, to wchodzimy w Vehicles i tutaj wrzucamy plik i go rozpakujemy WinRAR-em. Klikamy wypakuj tutaj, no i czekam, jak nam się to wypakuje. I powinno to się znaleźć w BeamNG Drive. Zobaczymy, widzowie, czy to już nam będzie w BeamNG Drive. Miejmy nadzieję, że tak. I co? Zaraz się widzimy. No i dobra, jesteśmy już w BeamNG Drive. No i klikamy, jest zadowolona, jak każdy wie. Oczywiście przypomnijmy, że BeamNG Drive to nie jest darmowa gra. Jest ona płatna. No i dobra, dajmy na przykład na jakieś ściany śmierci. Obojętne to, co będzie. Jaka to jest mapa i w ogóle powinno to auto się znajdywać. Także zaraz zobaczymy, czy to auto będzie. I zobaczmy, czy to jest prawda, czy fałsz. Raczej powinno bez żadnych komplikacji, jak wszystko się powiodło, to powinno być wszystko w porządku. Ale jeszcze sprawdźmy. I jest, Mercedes tutaj. I możemy nim sobie na spokojnie, bez żadnego problemu
jeździć, tylko musi się to załadować, no. Aha. Już są problemy jakieś, ja wam to mówię, widzowie. Nie da się. O, dobra. Jest. Jest auto i jak widać, można nim normalnie jeździć. Oczywiście nie każdy mod jest dopracowany. Niektóre są te lepsze, niektóre nie. Ale dużo modów jest bardzo fajnych, które działają. No, także co? Ja będę się z wami żegnał. Trzymajcie się, do następnego i siema.